Podcast po krakowsku, przy mikrofonie Michał Łanuszka. Ten odcinek sponsoruje literka S. Jak szaleństwo, jak skandal i jak sensacja. Bo dzisiaj, proszę Państwa, bierzemy na warsztat, bez żadnych wątpliwości z mojej strony, najgłośniejszy polski musical. Od nas, z Krakowa. Podcast po krakowsku. Szalona lokomotywa. Na scenie, a właściwie w cyrkowym namiocie przed tysiącosobową publicznością, pojawiła się plejada największych gwiazd drugiej połowy lat 70. XX wieku. Marek Grechuta, który wespół z Janem Kandym Pawluśkiewiczem Szaloną lokomotywę skomponował, Maryla Rodowicz, Jerzy Sztur, publiczność szturmowała. Nie no, to strasznie słaby suchar jest. A dobra, niech będzie. Publiczność szturmowała namiot jak opętana i pokochała lokomotywę od razu. Krytycy natomiast byli nieco zagubieni, to tak delikatnie rzecz ujmując. Jedni wychwalali spektakl pod niebiosa, inni krzyczeli, że teatr stu się skończył tą degrengoladą i błazenadą. Były teksty Witkacego, to przede wszystkim. Były fajerwerki, był jeżdżący po torach fortepian, pędzące drezyny. No i ona, cała na biało, niemal naturalnej wielkości lokomotywa. Latająca lokomotywa. No i fantastyczna muzyka, która w mej opinii nie zestarzała się do dzisiaj ani trochę. Gośćmi tego podcastu po krakowsku będą Jan Kanty Pawluśkiewicz, współkompozytor Szalonej Lokomotywy. Ja byłem dość blisko publiczności i miałem test, jak była na przykład tak dalej. To spektakl był dobry, bardzo dobry. Natomiast jak się było, Jezus Maria, to był spektakl wspaniały. Oraz Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru Stu, reżyser spektaklu. Miała brzuch, lokomotywa miała brzuch, buchający zresztą, ale przede wszystkim miała skrzydła. Ona musiała machać skrzydłami w tym momencie, żeby się wznieść ponad leżącego na sztura na torach. Jak to się stało, że Marek Grechuta i Jan Kanty Pawluśkiewicz ponownie zwarli twórcze szyki po kilku latach od zakończonej konfliktem współpracy w zespole Anawa i nieutrzymywaniu między sobą żadnego kontaktu? W jaki sposób cyrkowy namiot zamienić w świat z wyobraźni Witkacego? Oraz jak zmusić lokomotywę do tego, żeby zechciała latać? O tym wszystkim dowiecie się z tego odcinka. Zaczynamy! Byliśmy rozstani z panem Grechutą, bo żeśmy się znali, ale byliśmy rozstani. Chciałem zrobić, napisać musical. I wtedy pomyślałem sobie, a może Stanisław Ignacy Witkiewicz, chociaż nie za bardzo się orientowałem w jego twórczości. No ale po cóż, wspaniałe wydawnictwo pod redakcją Konstantego Puzyny, wszystkie dramaty, pierwsze wielkie wydanie powojenne, więc było gdzie szukać. No i tak zacząłem układać. W pewnym momencie jakoś tak mi to mniej szło. Słabiej mi szło. Pomyślałem sobie, a to jednak z Markiem się wspaniale pracowało. No. No i teraz tylko potrzeba było kilku dni, żeby nasze żony, które nie rozstawały się i utrzymywały kontakt, żeby się spotkały, wyraziły moją opinię, na co chyc tylko Marek od razu przystał, no i po tym, żeśmy się spotykali, w ciągu 3 miesięcy powstał właściwie materiał, duży materiał. Jak ja bym sam to robił, to by coś takiego nie powstało. Jakby Marek sam to robił, to by też nie powstało. O. No dobrze, a w takim razie, skoro już pojawiły się na scenie żony panów i doszło do tego pierwszego spotkania po rozstaniu, to jak wyglądała ta sytuacja? Było takie na początku, nie wiem, niezręczne milczenie, jakieś takie grobowe miny, czy padliście sobie w ramiona? Nic z tych rzeczy. Tak jakbyśmy się wczoraj rozstali, dzisiaj się umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie. Żadnych sytuacji, ani z mojej strony, ani z Marka strony. No i dość szybko żeśmy w ciągu 2 miesięcy napisali 17 piosenek arii, nazwanych 17 refrenów i właściwie jeszcze nie oszołomieni sukcesem, ale przygotowani na sukces tego niekonwencjonalnego pomysłu, zaproponowaliśmy, żeby to radio nagrało. No widząc już za miedzą, no spory sukces. No jakież było nasze zdziwienie, kiedy otrzymaliśmy pismo w takiej treści, że co to, to nie. No,
I na tym się zakończyła współpraca z radiem. Podkreślam, w najmniejszym stopniu nie pojawiła się jakaś rysa na naszej pewności, że to będzie sukces. Pisaliśmy dalej. I kiedy już napisaliśmy 40 minut czy prawie godzinę, zgłosiliśmy to do polskich nagrań i polskie nagrania, co to, to tak. Graliśmy tą lokomotywę, nie graliśmy, tylko mieliśmy tą lokomotywę i z tym, żeśmy się udali, już było nagrane, do Krzysztofa Jaśnińskiego, z tym, żeśmy się kolegowali już prawie. To nasze towarzystwo. On mówi, co to to? Bardzo mu się spodobało. Namiot, proszę pana, tutaj dziewczyny piękne jako asystentki, tańcują, choreografia. Ta lokomotywa pojawiła się jako dziecko czasu. Przyszedł do mnie Grechuta z Pawliuszkiewiczem, przyszli i powiedzieli, słuchaj, no tylko tutaj możemy to zrobić, bo myśmy już mieli doświadczenia wcześniej, mieliśmy namiot na ulicy Rydla, gdzie dzisiaj stoi osiedle mieszkaniowe. A śmieszniej, bo tam za czasów wojennych był obóz, czy takie baraki Hitlerjugend. A potem były chówce pracy w tym miejscu, jak chówce pracy przegrały, bo się skończyła już cała sprawa Nowej Huty i odbudowy powojennej, no to te baraki zwyczajnie niszczały i coś trzeba było z tym zrobić, byśmy wpadli na ten pomysł, że możemy tam właśnie postawić nasz namiot. Ogromny, duży namiot, wówczas 1000 osób, a widownia była największą widownią w Krakowie. Bo za najlepszych czasów Teatru Słowackiego miał 900 miejsc, razem z Jaskółką, z wszystkimi miejscami. No więc to było bardzo dobre miejsce do tego, żeby się coś takiego dla szerokiej publiczności wydarzyło. Witkacy, który był no, tym wszystkim, co jest z jednej strony przeżywaniem Krakowa, myśleniem o Krakowie, ale nie dosłownie, przecież tam nie ma nic, w naszym przedstawieniu nie było nic o Krakowie, ale to było tak krakowskie przedstawienie z ducha, że gdzieśmy nie pojechali, no to pokazywano nas po spektaklu, bo to krakowiacy. Na skale czarnej spadają... No przede wszystkim przyszli z muzyką, bo przyszli z jakimiś fragmentami wypadków Bunga, bo to ta powieść przede wszystkim Marka Grechutę fascynowała. Więc ja się szybko zabrałem za dramaty, żeby wyjąć odpowiednie fragmenty, połączyć wokół jakiejś myśli, wokół jakiejś idei, na jakiejś kanwie. I Sonata Belzebuba okazała się być najlepszą kanwą, bo jest opowieścią o losie artysty. Więc każdy z nas po kolei, czy Marek Grechuta, czy Pawliuszkiewicz, czy ja, mogliśmy się jakoś gdzieś, ja najbardziej w sposób zaszyfrowany, no schować za plecami tego głównego bohatera Isztwana, którego grał Jurek Sztur wtedy. Już wschodząca gwiazda Starego Teatru, który zaczynał kiedyś w Teatrze Stu. Bardzo szybko poszło. Zaczęło się od wygrania Grand Prix w Opolu. Hop, 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 szklanka piwa. Jeszcze było przed premierą. To był właściwie taki, no, dzisiaj byśmy powiedzieli, przygotowanie artyleryjskie, prawda, do premiery. No dobrze, to o co w ogóle chodzi w tej całej muzyczno-witkacowskiej opowieści? Jak miał opowiadać Marek Grechuta jednemu z dziennikarzy, o właśnie tak a propos Marka Grechuty jeszcze, to on z tymi swoimi anielsko-cherubińskimi rysami grał w szalonej lokomotywie Belzebuba. Cytuję za Encyklopedią Teatru Polskiego. Rzecz dzieje się w zapadłej miejscowości, gdzie żyje sobie dróżnik Isztwan, młodzieniec o artystycznych ambicjach. Matka opowiada mu legendę o muzyku, który chciał stworzyć najwspanialsze w historii muzyki dzieło – sonatę Belzebuba. Zwariował jednak i powiesił się na pasku od spodni. Myślał o tej historii Isztwan, myślał, aż pewnego dnia stanął przed nim Belzebub, czyli Marek Grechuta. Obiecał mu spełnienie marzeń twórczych, o ile wyrzeknie się miłości do prostej Rozalki. Podsuwa mu za to Hildę, Maryla Rodowicz, ucieleśnienie sztuki. Dróżnik rozdarty pomiędzy kobietami i pragnieniami przeżywa piekło, z którego chce się wyzwolić, dusząc Rozalkę. Wszystko to na nic. Isztwan nie tworzy bowiem wielkiego dzieła. Załamany kładzie więc głowę pod lokomotywę, która lituje się nad nim, unosząc się na skrzydłach w powietrze. Hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, ho!
No, Avengersi, Władca Pierścieni i cała trylogia Powrót do przyszłości razem wzięte to niewinne igraszki przy tej historii, przyznacie. I ciekawostka jeszcze, to wcale nie Maryla Rodowicz miała pierwotnie wystąpić w Szalonej Lokomotywie. Opowiada Jan Kanty Pawluśkiewicz. Byliśmy przekonani, że do Witkacego bardzo pasuje pani Magda Umer. Z tym ta ulotnością, ja powiedziałem, że ona przestudiowała te nasz wybór tekstu i uważa, że jednak to nie jest paranoja, ale jednak to jest coś bliskie temu. Więc tutaj znowu żeśmy uznali, że jesteśmy na właściwej drodze i żeśmy zaprosili z tym Marylę Rodowicz, a Maryla powiedziała, tak mi się to okropnie podoba i wezmę w tym udział. Zwykli śmiertelnicy, że użyję takiego stwierdzenia, bardzo rzadko mają okazję zaglądać do kuchni, albo też w ogóle nie mają okazji zaglądać do takiej twórczej kuchni kompozytorskiej. Jak już udało się znów połączyć siły, talenty i wyobraźnię pana i Marka Grechuty, od strony warsztatowej, jak wyglądała wasza współpraca? Spotykaliście się wieczorami, pracowaliście razem? Jak to wyglądało? Ja siedziałem przy pianinku u Marka na ogół, na Pędziechowie, a Marek stał obok. Ja tam jeden dźwięk, jeden jakiś akord brałem, coś takiego, Marek coś podśpiewał. No Marek geniusz. Marek w swojej branży był geniuszem. Jeśli ktoś skomponował tak niezwykłą piosenkę, jak Ocalić od zapomnienia czy Korobu, no to no, nie ma wątpliwości, że to jest coś bardzo wybitnego. Ja mówię geniuszem, dlatego że znałem go nie na co dzień, aleśmy się bardzo często spotykali przy tych naszych muzycznych rzeczach przez wiele lat. No a Lokomotywa to było takie sprężenie, no, wytrysk twórczych mocy. O, nie wiem, czy podcast lubi takie rzeczy. Podtytuł mógłby być Wytrysk twórczych mocy. Ten wytrysk twórczych mocy towarzyszyć musiał nie tylko kompozytorom w czasie tworzenia materiału, także przeniesienie całego świata z wyobraźni Witkacego do cyrkowego namiotu i ubranie tej historii w kostium teatralny, to było ogromne wyzwanie inscenizacyjne. Krzysztof Jasiński. Arena cyrkowa rządzi się swoimi prawami. W dodatku to nie jest tak jak w scenie pudełkowej, że się wychodzi przód, bok, prawo, lewo, tylko tam mamy widzów dookoła, prawie wszędzie. Myśmy już wcześniej zagrali ileś tam przedstawień, więc potrafiliśmy budować tą przestrzeń, znaliśmy te zasady tej poetyki, takiego sacrum profanum, takiego quasi-cyrku. Zaczęło się od szukania scenografa. Znalazłem Michała Czernajewa, Bułgar, który przyjeżdżał przez Polskę. Udało się go chwilę zatrzymać. Artysta wspaniały, który potem zrobił ogromną karierę i był takim jednym z ważniejszych scenografów operowych w Niemczech. Tutaj się u nas zatrzymał. No i potrzeba było przede wszystkim rzeźbiarzy w styropianie. No i takich różnych rzemieślników teatralnych całą masę, bo oczywiście zbudowanie Lokomotywy to jedna sprawa, no ale ta Lokomotywa przede wszystkim była napędzana w szczególny sposób, tylko ukrytym, jak w koniu trojańskim, ukrytymi technikami w środku. Miała brzuch, Lokomotywa miała brzuch, buchający zresztą, ale przede wszystkim miała skrzydła. Ona musiała machać skrzydłami w tym momencie, żeby się wznieść ponad leżącego na sztura na torach, prawda? To muszę dopytać w takim razie. Lokomotywa jedzie, lokomotywa będzie latać, lokomotywa ma skrzydła, te skrzydła machają. Jak to było rozwiązane technicznie? Tam były jakieś, nie wiem, mechanizmy, bloki? W cyrku używa się najprostszych urządzeń. No, to jest zawsze właśnie jakaś zasuwa, jakiś blok, jakaś szekla. No sznury, linki i korby. To są takie najprostsze urządzenia, jakie sobie można wyobrazić. One się najmniej psują, co zawsze. Więc tutaj trzeba było w brzuchu lokomotywy, prawda, zbudować takie, jakby powiedzieć, skrzyniowate takie schowki na te skrzydła. Te skrzydła się musiały otworzyć, ona wyglądała jak taki duży nietoperz. No, ta lokomotywa im dobrze się wysunęło. A dalej teraz normalnie galernicy, w środku ukryci galernicy, musieli przecież, no tak, ruszać odpowiednim urządzeniem na kołowrocie po jednej stronie i po drugiej, żeby teraz te skrzydła na zewnątrz się ruszały. Więc to Czernajew kochał wykonywać makiety, więc myśmy się tym bawili na biurku najpierw, tą małą lokomotywą i tak. Ktoś mi to ukradł, bo to była taka zabawka wspaniała, że kto przychodził do teatru, do mnie, do gabinetu czy gdzieś tam, to pokaż tą lokomotywę, jak ona
jak ona macha skrzydłami. Z głębin nocy niepojętej sen motroki na mnie kiwa, w postaci dziwnej, niebowziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. W samym namiocie były wykonane tunele pod ziemią, żeby można się było poruszać, prawda? Bo to była leżący kobieton, mówiąc po witkacowsku, czyli kobieta, której szyja wystawała na końcu sceny, czyli właściwie jakby na horyzoncie, no, czyli tam jak mamy horyzont, to tam wystaje wielka głowa z otwartymi, wielka maska, która stoi na szyi. Szyja jest przykryta takim muślinem i wielkości wrót na scenę, czyli wszyscy wychodzili jakby z głowy przez szyję na scenę. I ona leżała zakopana w ziemi. W odpowiednich momentach ten kobieton, antropologicznie, prawda, miał umieszczone piersi, które się otwierały i z tych piersi wychodziły tancerki, czy tancerze. Trzeba było tunelami podziemnymi tam poruszać, a na zewnątrz namiotu wystawały nogi. Także jak się wchodziło do namiotu, się to wchodziło między nogami, prawda, krocze były jakby ukryte w piachu, między nogami tego kobietona, na wprost, en face, stała głowa, która zresztą w kulminacyjnej scenie się rozpada. No więc powiedział, że stąd li potrzebni ci żywia, że w styropianie, ponieważ każdą z tych części trzeba było wykonać tak, jak się wykonuje łódkę, czyli to jest tam wełna mineralna i takie epoksydowe, prawda, kleje, które znakomicie to wiążą, to jest niesłychanie lekkie. Prawda? I tak było połączone, że takim prostym urządzeniem pirotechniczno-mechanicznym rozpadała się ta głowa. Ta rozpadająca się głowa witkacowskiego kobietonu chyba. To, tak sobie myślę, piękna metafora tego, co twórcy Szalonej Lokomotywy chcieli robić z głowami widzów. Jedno jest pewne, gdyby Stanisław Ignacy Witkiewicz ten spektakl jakimś cudem zobaczył, byłby zachwycony albo oburzony. Tak czy inaczej, idealnie. Jan Kanty Pawluśkiewicz. Krzysztof Jasiński, inscenizator, reżyser tego przedsięwzięcia, poprosił mnie, ażeby przygotować coś na kształt introdukcji. Wziąłem to sobie do serca, nie w sensie kompozycyjnym, natomiast w sensie ducha Witkacego. Wyszło mi tak, że poprosiłem muzyków, a było ich 9, z tego połowa elektryczna, żeby w momencie przed tą introdukcją podkręcili do niemożliwości na full swoje głośniki i instrumenty, a ci, którzy nie, no żeby na swoje instrumenty zagrali najgłośniejszy jaki dźwięk, jaki potrafią wydobyć instrumentu. Przy czym zaznaczam, żeby nie było nieporozumień, dla mnie to jest gancegal, jaki to jest dźwięk. No chodzi o to, żeby to zabrzmiało nowocześnie. Spodziewałem się huku i się nie rozczarowałem. I polegało to na tym, że to było tych 7 takich potwornych uderzeń. 7. Raz, 2, 3. Tak się rozpoczęło. Proszę sobie wyobrazić, światła gasną, głosy milkną, rozmowy rozpływają się, jest cisza teatralna. I w pewnym momencie słyszymy, no po prostu obłęd, tak straszny huk. Ja byłem dość blisko publiczności i miałem test, jak była na przykład o kur, tak dalej. To spektakl był dobry, bardzo dobry. Natomiast jak było Jezus Maria, to był spektakl wspaniały. I się wszystko zgadzało. Aż się boję zapytać, jak pan oceni, jeśli na przykład były 3 zawały serca jeszcze? To spektakl był wtedy absolutnie fantastyczny. Nie, bo to wszystko było po to, żeby ludzie zdrowiej żyli i lepiej się czuli i mieli lepszy pogląd na współczesność, bazując na historycznej literaturze. Podcast Po Krakowsku zaprasza Michał Łanuszka. To nie był pierwszy polski musical, bo wcześniej podejmowano już próby przedstawiania tego gatunku polskiej publiczności, najpierw posiłkując się materiałem z zachodu. Kiss Me Kate z muzyką Cola Portera trafił na deski Teatru Komedia w Warszawie w 1957 roku. W 1961 roku operetka warszawska wystawiła Miss Polonie i to już był musical made in Poland. Śpiewała w nim wówczas m.in. Irena Santor.
W latach 70. Ernest Bryl napisał dwa spektakle w muzycznej konwencji. Śpiewogry, jak sam mówił, Na szkle malowane, to było o Janosiku, i Kolędę nockę, poruszającą tematykę polityczną. Ciekawostka, to z tego przedstawienia pochodzi słynny psalm stojących w kolejce, śpiewany przez Krystynę Prońko. Premiera Szalonej Lokomotywy to rok 1977. Spektakl od początku cieszył się gigantycznym zainteresowaniem publiczności. Nie dziwi więc fakt, że także publiczność poza granicami Polski pragnęła lokomotywę zobaczyć na żywo. Krzysztof Jasiński. W Hamburgu to było 75-lecie Schauspielhausu, miejskiego teatru, więc byliśmy taką jakąś atrakcją dla nich wtedy, więc wszystko było możliwe. W czasie przedstawienia rozległy się grzmoty, rozpoczęła się burza nieprawdopodobna, woda zaczęła się lać i zaczęła sobie rzeźbić w piachu. Przekonane, że wszyscy pomyśleli, że to było wyreżyserowane. Tak, no tak może nie myśleli, ale powiedzieli, że się zgadza wszystko. Jakiś piorun strzelił w maszt, to było niesamowite po prostu, co się działo w tym w Hamburgu. Ale w Danii, w Kopenhadze na festiwal, Festival of Fools, taki festiwal szaleńców, festiwal Teatr Narodów, to pod takim tytułem był, też nas zaprosili. No i wtedy też szukaliśmy miejsca, gdzie my możemy zagrać, bo nie w namiocie, nie było tam szansy właściwie, żeby stawiać gdzieś namiot. Znaleźliśmy halę w stoczni. Teraz był problem z naszą lokomotywą, bo te tory z Polski nie przyjechały, tylko na ich tor. To musieliśmy wszystko przerabiać jakoś gdzieś. Tak? I teraz był problem z tym fruwaniem tej lokomotywy. No bo co innego jak z piachu, co innego jak u nas taki na specjalnych dźwigniach z dołu się unosi ta lokomotywa, bo ona się musi unieść tylko 40-50 centymetrów nad tory. No, bo reszta dym i robi takie wrażenie, jakby wszystko się unosiła. Tutaj to było proste, bo to się wszystko robiło na korby, po prostu, tak jak wspominałem. No tam nie dało się rady tego zrobić, bo na betonie. Ale była suwnica, bo w halach takich stoczniowych jest suwnica wielka. No. Nie było suwnicowego, tylko pani suwnicowa, która ma taką budkę na górze. No. I musi z tą lokomotywą, jak lokomotywa wjeżdża tutaj na dole, to ona z tą lokomotywą wjeżdża na tej suwnicy i następnie linki tam się, techniczne się doczepiają, czyli ten balet, który towarzyszy, doczepiają w pewien sposób, żeby ta lokomotywa się uniosła. No i ona się właśnie na takim wielkim haku od tej suwnicy. Ta pani, tak jej się podobało przedstawienie, że tak się zagapiła na ten spektrum, na przykład, co się dzieje, bo na próbach nie było ani efektów pirotechnicznych, ani tych dymów tyle. Próba wygląda kompletnie inaczej dla kogoś nieobeznanego, kogoś nieżyjącego w teatrze. No więc ona tak bujnęła, tak szybko tą suwnicą, że ta wielka kotwica, czy ten hak taki na tej suwnicy się rozbujał i te nasze tancerki w żaden sposób nie potrafiły w to kółko odpowiednio wpasować. No ale właśnie, ile było z tym napięcia nerwowego nieprawdopodobnego. No i wreszcie jak ona trafiła, pociągnęła i po raz pierwszy lokomotywa w całej historii stanęła dęba. Czyli te pierwsze koła się uniosły bardziej, bo nie była wyważona. No ja się bałem teraz, co będzie z tymi galernikami w środku, bo jak ona się podniesie, to oni muszą tam się poturlać gdzieś do tyłu, prawda? I te skrzydła oklapną. No niesamowite. Oni potem opowiadali, że oni poczuli, że jest trzęsienie ziemi. Wiedzieli, że się muszą trochę podnieść, ale nie sądzili, że w ten sposób się tam pozapierali jakoś. I rzeczywiście wyglądało to bardzo naturalnie. Tak jakby było no, tak wymyślone, że właśnie ona się... Wielkie brawa, prawda? Dla lokomotywy. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Słynny motorek obok Hop, 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 szklankę piwa to chyba najpopularniejsza piosenka z Szalonej Lokomotywy. I tu warto odnotować pewien drobny, acz istotny szczegół. Tego tekstu nie napisał Stanisław Ignacy Witkiewicz, choć na pewno witkacowski w duchu on jest. Motorek powstał na podstawie wiersza Przemiany awangardowego poety Józefa Czechowicza, który w wieku zaledwie 36 lat zginął tragicznie przygnieciony gruzami jednej z kamienic w Lublinie w czasie bombardowania Luftwaffe we wrześniu 1939 roku. 8 dni później po tej śmierci Witkacy popełnił samobójstwo. Widzą razem witrynę sklepową i sąd, przenika się nawzajem tłum. Podcast po krakowsku. Szalona lokomotywa.
zespół Teatru Stu. Niepokorny, krnąbrny, z władzą nigdy nie było po drodze komunistyczną. Były jakieś sytuacje na przykład związane z cenzurą przy okazji Szalonej Lokomotywy? Tutaj stosunkowo niewiele, bo cenzura oddychała spokojnie. A, znaczy, tu będzie teraz Witkacy, no to będzie w porządku, bo tam właściwie się nie ma do czego przyczepić. A byliśmy po wielu latach bojów, więc mieliśmy z cenzurą, że tak powiem, stosunki uregulowane. Oni mieli takie kłopoty z nami przeważnie, przedtem. Raz, że my się nauczyliśmy z nimi rozmawiać, a oni też wypracowali sobie sposoby rozmawiania z nami. Była oczywiście próba dla cenzury. Były zapytania, nie było żadnej ingerencji w tekst. Zresztą ja wiedziałem, że trzeba tak to pokazać, że tam nie było żadnego. Jak czasami zdarzały się jakieś takie kawałki, to myśmy specjalnie je wkładali. No, żeby w sposób najedli się. Jest próba, przecież dla nich specjalna próba, oni to powykreślają, to co myśmy im podrzucili specjalnie. To jak szef Dratewka Smoka Wawelskiego, nie? Takiego baranka zatrutego w środku. No, myśmy takie kawałki, takie baranki im podrzucali w innych przedstawieniach. Głównie przedtem Pacjenci. To była pierwsza w Polsce taka sceniczna adaptacja Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa, gdzie były naprawdę kłopoty z cenzurą. Spadanie, Sennik wcześniej, ale Spadanie to był... Tam się uczyłem właściwie, jak trzeba sobie z cenzurą radzić, żeby przeżyć. I wpadłem na taki szatański pomysł, żeby... Spadanie to było, składało się z bardzo różnych kawałków i z publicystyki, i z literatury. I... No więc ja w scenariuszu, który przekazałem do cenzury, nie napisałem, który kawałek od kogo pochodzi, tylko to był taki jednorodny tekst. To specjalnie zrobiłem, żeby... Zwykle cenzor był po polonistyce. No przynajmniej ten, co za teatr odpowiadał. No, bo tam przecież było dużo tych działów różnych. No to byli zwykle młodzi ludzie, może ktoś starszy jakiś tam, dla których to nadzorowani się bardzo starali, żeby inteligentnie się wywiązywać z tych obowiązków. Więc ja im powkładałem teksty Lenina. W tych rozmowach takich politycznych, powiedzmy, w Spadaniu, niektóre z postaci dialogowały młodym Leninem. I oczywiście tym pierwsze, co zrobili, to powykreślali tego Lenina. Ja wiedziałem, że to będzie wykreślone, bo to był bardzo ostry, młody Lenin. Prawda? Zwracając się do towarzyszy. Dzisiaj byśmy powiedzieli jakiś chory lewak, prawda? Jakiś jak. Poskreślali i powiedzieli, że przedstawienie niestety odrzucają. Ja przychodzę do tej zory, oni pokazują mi egzemplarz pokreślony na czerwono i tak dalej. Ja mówię, no nie, nie. Proszę panów, proszę pana, tak to nie może być. Ja się wybiorę do Komitetu Wojewódzkiego jutro i złożę zażalenie. A co? Coś tam tego, jaki bezczelny jestem. Ja mówię, wie pan, jaki tekst pan kreślił? Włodzimierza Lenina. Nie mamy o czym rozmawiać, dziękuję. No, zatrzyma mnie. Ja mówię, proszę pana, niech pani zatrzyma. No co pan opowiada? Jakiego Lenina? Ja mówię, proszę pana, tu pan skreślił, to jest Włodzimierz Lenin. Tu pan skreślił, to jest Włodzimierz Lenin. Dlaczego pan nie skreślił Maksyma Gorkiego? Dlaczego pan nie skreślił jakiegoś Alena Ginsberga? Dlaczego pan nie skreślił Baudelaire'a, na przykład Kwiaty zła? Prawda? Jakieś takie kawałki. Tylko pan kreśli Lenina, no. Niech pan zastanowi, co... Niech pan to zostawi, niech pan to zostawi. Tylko niech mi pan pokaże jeszcze raz dokładnie, co jest co. No i potem jeszcze mi dyskutowali i tak dalej. Więc krótko mówiąc, nic tam w Lokomotywie nie było takich kawałków. Szaloną Lokomotywę grano do 1980 roku, a że to był czas, tak od sierpnia mniej więcej, kiedy społeczeństwo polskie zająć się musiało sprawami innymi niż teatr, to Lokomotywa powoli odjechała z afiszowego peronu. Odleciała. Jeszcze ciekawostka na koniec, jak zdradził mi Krzysztof Jasiński, gość tego podcastu Po krakowsku, Stanisław Tyczyński, czyli twórca radia RMF FM, a potem Alvernia Studios, na pewno kojarzycie te charakterystyczne kopułki niczym baza kosmiczna przy autostradzie A4 nieopodal Krakowa, przy Szalonej Lokomotywie pracował jako członek ekipy technicznej, był jednym z pomocników. Lokomotywa utkwiła mu w sercu na tyle mocno, że mając już odpowiednie zaplecze techniczne w postaci właśnie studiów filmowych Alverni, chciał przenieść tę witkacowską opowieść na ekran. Nie udało się, ale kto wie, może jeszcze kiedyś. Tylko zastąpić Marka Grechutę w roli Belzebuba? Mission Impossible. Moim gościem w tym podcaście poświęconym Szalonej Lokomotywie był także Jan Kanty Pawluśkiewicz, współkompozytor tego najgłośniejszego, najbardziej awangardowego i szalonego polskiego musicalu. Po wszystkie odcinki zapraszam na stronę lanuszka.com, na Spotify oraz na mój kanał w serwisie YouTube. Do usłyszenia. Michał Łanuszka. Podcast.
podcast zrealizowano ze środków pochodzących ze stypendium twórczego miasta Krakowa.